90 dniach przerwy wrócili na tor kierowcy rywalizujący w największej serii kartingowej w naszym kraju – Rock Cup Poland. Pierwsze ściganie, nie tylko w serii, ale w ogóle w tym roku nad Wisłą, odbyło się na torze Avix Racing Arena w Toruniu. W 5 kategoriach, w których pojawiło się kilku nowych, utalentowanych zawodników oprócz krajowej czołówki, stanęli także reprezentanci Litwy, Ukrainy i Niemiec. Wśród najmłodszych kartingowców w klasie Baby Rock obydwa sobotnie wyścigi pierwszej rundy Rock Cup Poland wygrał Julian Śmiechowski. Zwycięzca sobotniej czasówki udowodnił swoją bardzo wysoką dyspozycję. Od początku pierwszego wyścigu jechał bardzo dobrym, szybkim tempem i ostatecznie metę minął jako pierwszy. Tuż za nim zameldowali się Kajetan Gawron i Franciszek Czapla. Śmiechowski również w biegu finałowym pewnie przez cały wyścig utrzymywał pozycję lidera, dzięki czemu stanął na najwyższym stopniu podium sobotniej rundy. Na kolejnych stopniach podium pojawili się Kajetan Gawron i Mikołaj Kania. Bardzo dobrą dyspozycję zaprezentował w półfinale Mini Rock Piotr Protasiewicz. Kierowca Birel Art startował z czwartego pola i bardzo szybko wyszedł na prowadzenie. Przez cały wyścig próbował mu zagrozić Marcel Kuc, ale ostatecznie na mecie zameldował się on na drugim miejscu. Ścisłą czołówkę tego biegu zamknął Jakub Szableski. W finale Marcel Kuc od samego startu podejmował próby ataku na Piotra Protasiewicza. Walka trwała w całym wyścigu. Ostatecznie w połowie rywalizacji Kuc odebrał Protasiewiczowi pozycję lidera, prowadzenie utrzymał aż do linii mety i tym samym zwyciężył pierwszą rundę tegorocznych rozgrywek roka. Na podium poza Kucem pojawili się również Piotr Protasiewicz i Jakub Szableski. Podobnie jak w kategorii Mini Rock, tak i w Junior Rock byliśmy świadkami fantastycznej rywalizacji utalentowanych kierowców. Gustas Grimbergas był bezkonkurencyjny w pierwszym punktowanym biegu tej kategorii. Przez część tego wyścigu jechał w parze z teamowym kolegą Danieliusem Wawilowasem. Jednak w końcówce rywalizacji zbliżył się do nich Szymon Urbaniak i odebrał pozycję Wawilowasowi. Niestety dla zawodnika Automobil Klubu Wschodniego w Lublinie nie było już czasu, by powalczyć o zwycięstwo. Co nie udało się w półfinale, udało się w finale. Szymon Urbaniak tuż po starcie objął prowadzenie nad stawką. Przez większość wyścigu gonił go Adrian Janicki, lecz zawodnikowi Jastrzębski Racing zabrakło trochę siły. Nie dość, że nie udała mu się pogoń, to jeszcze stracił pozycję na rzecz Gustasa Grimbergasa. Finał ostatecznie zwyciężał Urbaniak przed Grimbergasem i Janickim. Kategorie ROC GP15 i ROC GP25 ścigały się razem. GP15 padła łupem Michała Kasiborskiego, za którym finiszowali Igor Lejko i Bartosz Mila. Kierowca eCantor.pl ACR był bezapelacyjnie najszybszym kierowcą w Toruniu przez cały weekend. Najmniejsza strata, jaką na mecie mieli do niego rywale, wynosiła ponad 5 sekund, co pokazuje, jak wielka przepaść dzieliła Kasiborskiego od jego rywali. W ROC GP25 pierwszą tegoroczną czasówkę wygrał Daniel Zając, obrońca mistrzowskiego tytułu. Daniel przez cały wyścig bronił się przed atakami Adriana Marcinkiewicza. Marcinkiewicz nie odpuszczał tempa i do mety dojechał tuż za liderem, tracąc do niego 319 tysięcznych sekundy. Na trzeciej pozycji sklasyfikowany został Marcel Prokszakopen. W finale byliśmy świadkami pięknej walki Daniela Zająca z Adrianem Marcinkiewiczem. Na ostatnim okrążeniu, podczas bezpośredniego pojedynku obu zawodników, Zającowi spadł łańcuch, co przekreśliło jego szanse na zwycięstwo w rundzie. Na szczycie podium ROC GP25 stanął Marcel Prokszakopen, a na kolejnych stopniach sklasyfikowani zostali Adrian Marcinkiewicz i Daniel Zając. Tak zakończyła się pierwsza runda Rock Cup Poland rozgrywana w Toruniu. Przypominamy, że obie można obejrzeć na naszym kanale na YouTubie, a kolejne ściganie już 22 i 23 kwietnia na torze w Bydgoszczy.